Poznanie Jezusa to jedna sprawa, ale kiedy On zaczyna siebie manifestować w życiu ludzi w ten sposób, zaczyna się wtedy prawdziwa zabawa. Czy powiedziałem wam, że macie otworzyć pierwszy list Jana, 4 rozdział? Tak, to wszystko przez Ricka. Jeśli to nie jest Bóg, to jego wina. Żartuję oczywiście. Werset 17. Przez to miłość stała się w nas doskonała, ponieważ mamy pełną ufność na dzień sądu. Nie ma tutaj mowy o strachu czy poczuciu potępienia. Mamy pełną ufność na dzień sądu. Miłość stała się doskonała w nas przez to, że mamy pełną ufność na dzień sądu. Ponieważ tak jak On jest w niebie i my jesteśmy na tym świecie, On jest miłością, my też staliśmy się miłością. On jest Synem i my też staliśmy się Bożymi Synami. On został namaszczony przez Boga, pokazał nam, jaki rodzaj życia mamy prowadzić. Jest pierworodnym pośród wielu braci, przez to my też zostaliśmy namaszczeni i nasz kielich przelewa się. Możemy wymieniać i wymieniać rzeczy, które On posiada, do których my też mamy dostęp. Oto daje wam moc do deptania po wężach i skorpionach, po wszelkiej potędze nieprzyjacielskiej. To wszystko zawarte jest w wersecie, takim jakim On jest w niebie, takimi my jesteśmy na tym świecie. Cały ten werset mówi o stawaniu się miłością. Znakiem tego, że miłość stała się w nas doskonała, jest posiadanie pewności w dniu sądu, ponieważ Jego serce stało się Twoim sercem, a Jego drogi stały się Twoimi drogami. Stałeś się jedno z Nim i całkowicie zaakceptowałeś nową tożsamość i już niczego się nie wstydzisz. Rozumiecie? Zobacz, jak to jest napisane w wersji The Message. W ten sposób miłość zarządza całym naszym domem, zadomawia się w nas i stała się w nas dojrzała, abyśmy nie mieli żadnego zmartwienia w dzień sądu, ponieważ jesteśmy na tym świecie dokładnie tacy sami jak Jezus. Werset 18. W miłości nie ma miejsca na strach. Dojrzała miłość sprawia, że strach zostaje wygnany. O, nauczyłem się tego używać. To musiał być Duch Święty. Powiedział mi, po prostu przesuń kciukiem do góry. Żartuję, gdzieś już widziałem, jak ludzie to robią. Jestem jaskiniowcem. Nie zdajecie sobie sprawy, jak bardzo nie znam się na technologii. Nawet nie chcę mieć smartfona. Dla mnie telefon to jest coś, co dzwoni. Chociaż może się do tego przekonam, Bóg chyba stara się mi coś powiedzieć. Strach jest paraliżujący. Życie, w którym jest obecny strach, strach przed śmiercią, przed sądem, nie jest życiem w pełni ugruntowanym w miłości. To jest niesamowite. Zobaczcie, co jest napisane w New King James. W miłości nie ma strachu. Doskonała miłość usuwa wszelki strach, ponieważ strach niesie za sobą tortury. Ten, który się boi, nie został jeszcze w pełni ugruntowany w miłości. Czy jest to możliwe, aby Ewangelia sprawiła w tobie, że nigdy już nie będziesz niczego się bał? Czy jest to możliwe? Czy właśnie to sugeruje Biblia? Tak mi się wydaje. Zobaczcie, jak ważne jest, aby prawidłowo rozumieć, w jaki sposób Bóg na ciebie patrzy przez swojego Syna. Musisz rozumieć, że zostałeś usprawiedliwiony. Nie ma znaczenia to, co robiłeś, czy robisz. Ważne jest to, co On już uczynił. Pamiętacie wczorajszy werset z Kolosan? Jesteście nienaganni, niewinni i bez skazy w tym momencie, jeśli trwasz dzisiaj dalej w wierze. Czy jest coś, co może to zmienić, oprócz ciebie samego, gdy w to nie wierzysz? Tak często, gdy stajemy przed lustrem i patrzymy sobie w oczy, oceniamy siebie niewłaściwie. Naszą tożsamością jest to, w jaki sposób spędziliśmy wczorajszy dzień. Żałujemy tego, co zrobiliśmy wczoraj. Czasem bardzo niewielkie, cielesne zachowanie, moment słabości, bierzemy do siebie tak bardzo osobiście, że zaczynamy oceniać swoją tożsamość przez ten czyn. Zamiast tego powinniśmy skupić się na tym, co On już zrobił i pozwolić, aby to sprawiło, że jesteśmy mądrzejsi i jeszcze bardziej uświęceni. Rozumiecie? Naszym problemem jest to, że my wywyższamy nasze błędy. Robimy z nich coś wielkiego. Niech Ewangelia stanie się wielka w twoim życiu. Niech Chrystus stanie się w twoim życiu tak wielki, aby mógł przygnieść sobą wszystko inne.
Myślę, że jestem już gotów, aby wrócić do drugiego rozdziału listu do Kolosan. Naprawdę jestem gotowy. Kimkolwiek jesteś ty, który przed chwilą wyraziłeś swoją niewiarę co do mojej gotowości, będziesz musiał publicznie pokutować, kiedy dojdę do tego fragmentu. Słyszałem, jak ktoś powiedział, no jasne. Widzicie, już was zraniłem. Ciągle coś obiecuję i tego nie robię. Dzięki ci, Jezu. Jesteś tak dobry. Na razie przeczytajmy drugi rozdział listu do Kolosan. Chcę bowiem, abyście wiedzieli, jak wielką walkę toczę o was, o tych, którzy są w Laodycei i o tych wszystkich, którzy mnie nie widzieli osobiście, aby ich serca doznały pokrzepienia, aby zostali w miłości pouczeni ku osiągnięciu całego bogactwa pełni zrozumienia, ku pełnemu poznaniu tajemnicy Boga, to jest Chrystusa. Widzicie, co było pasją tego człowieka? Chciał, aby ludzie naprawdę rozumieli i widzieli, o co w tym wszystkim chodzi. Chciał, aby wiedzieli, kim naprawdę są. Czy widzicie to w tym fragmencie? W chrześcijaństwie chodzi o coś dużo większego niż powtórzenie z jakiejś modlitwy i bycie podłączonym do lokalnego kościoła. Dzięki Bogu za lokalne kościoły. Bądźcie do nich podłączeni. Nie mówię, że to jest złe. Ten fragment jest niesamowity. Posłuchajcie, co on mówi. Aby ich serca doznały pokrzepienia, niech zostaną połączone razem miłością ku osiągnięciu całego bogactwa pełni zrozumienia. Gdy ja natrafiam na takie fragmenty, przekształcam je na konwersacje z moim Bogiem. Ojcze, dziękuję ci, że oświecasz mnie. Mam całe bogactwo, pełni zrozumienia. Cenię to bardziej niż swoje własne życie. Bez tego zrozumienia nigdy nie żyłbym w taki sposób, jaki dla mnie zaplanowałeś. Boże, poddaję się Tobie. Upadam na kolana, kiedy nikt nie patrzy. I mówię, dziękuję ci, Boże, za oświecenie mnie i danie mi zrozumienia. Odmieniłeś całe moje życie. Byłem razem z Tobą od początku i byłem w Twoich myślach. Dziękuję ci, że mnie znasz. Dziękuję, że pozwoliłeś mi zacząć poznawać ciebie. Zaczynam się modlić w ten sposób, kiedy natrafię na taki fragment. Werset jak ten nie stanowi dla mnie tylko wiedzy biblijnej, który mogę zacytować. Nie głoszę na podstawie tego, że właśnie przeczytałem jakiś wspaniały werset. Rozumiecie, o co mi chodzi? Nie chcę być niemiły, po prostu chcę być z wami szczery. Wiedza nadyma, a miłość buduje. Poza tym właśnie się dowiedzieliśmy, że usunie strach z twojego życia. W nim ukryte są wszystkie skarby mądrości i wiedzy. Jak wiele skarbów mądrości jest w nim ukrytych? Wszystkie. Dlaczego więc mielibyśmy szukać gdziekolwiek indziej? Czy widzicie, jak bezpośrednia jest Ewangelia? Czy widzicie, jak prosta, jednocześnie jak wąska jest? W nim ukryte są wszystkie skarby prawdziwej mądrości i wiedzy. Prawda? Wszystkie skarby znajdują się w Ojcu i w Synu. Mówię o tym, by was nikt nie zwodził pozornymi, przekonywującymi słowami. Wiecie, o jakich słowach Paweł mówi? No tak, ale musisz być realistą. No dobrze, ale co z tym czy z tamtym? Lista jest nieskończona. Paweł mówi, mówię wam o tym po to, abyście nie podążali za żadnym innym językiem. Widzicie, dlaczego jestem tak nieugięty w swoim nauczaniu? Dlaczego jest ono tak proste, a jednocześnie wąskie? Jezus głosił w ten sam sposób. On mówił naprawdę mocne rzeczy. Albo jesteś ze mną, albo jesteś przeciwko mnie. Albo zbierasz, albo rozpraszasz. To nie oznacza, że jesteś zły. To oznacza, że twój sposób myślenia albo współpracuje z Królestwem Bożym i je rozszerza, albo jest on przeciwny Królestwu, z którego pochodzisz. Pomyślcie o tym. Twój sposób myślenia określa twoją produktywność. Prawda? Gdy zaczynasz myśleć w niewłaściwy sposób, rodzi to w tobie niewłaściwe wierzenia. To z kolei owocuje niewłaściwymi słowami. Te zaś z kolei rodzą złe owoce. Jednocześnie w swoim sercu jesteś szczery. Widzisz swoją potrzebę Zbawiciela i szanujesz Chrystusa, jednak sposób, w jaki żyjesz, jest kontrproduktywny dla Królestwa, którego jesteś częścią. Gdy Jezus mówi, zbierasz ze mną lub rozpraszasz, nie ma na myśli tego, że albo jesteś zły, albo jesteś świętym. Oczywiście to też mógłby mieć na myśli. Jednak możesz być osobą, która w swoim życiu widzi potrzebę Zbawiciela. Wiernie służysz w Kościele, jednocześnie myśleć w sposób, który jest zupełnie przeciwny myśleniu Królestwa Bożego. Rozumiecie? Pozwalasz, aby strach kierował twoim życiem. Pozwalasz, aby to, co negatywne, prowadziło cię. Potępienie niszczy twoje życie każdego dnia. Jednocześnie w tym samym momencie Jezus patrzy na ciebie i widzi to, kim naprawdę jesteś.
Rozumiecie? Poczucie winy, potępienie i wstyd. Powtórzę to bardzo wiele razy podczas tej szkoły. Nigdy, nigdy, przenigdy nie pochodzą od Boga. Nie obchodzi mnie to, jak bardzo winny się czujesz. Jeżeli uważasz, że jesteś winny, to nie zmieni twojego życia. Wzięcie odpowiedzialności za swoje czyny jest czymś jak najbardziej słusznym, ale pozwalanie na to, aby przygniatało cię poczucie winy i potępienia, nie jest niczym dobrym. Gdy rozpoznasz, że coś w twoim życiu nie pochodzi od Boga, zabierasz się za to, bierzesz za to odpowiedzialność, przychodzisz z tym do Boga i zgadzasz się, że zostałeś powołany do czegoś większego niż to. To nie jest to, kim ja jestem. Powołałeś mnie do czegoś większego. Dziękuję ci, że pokazałeś mi różnicę i należę do twojego królestwa. Rozumiecie? Poczucie winy, potępienie i wstyd są jednymi z głównych narzędzi diabła. One powodują żal, który owocuje śmiercią. Jeżeli nałożysz na siebie plakietkę wstydu, winy lub potępienia, nie zostawiasz sobie miejsca na przemianę. Zaszufladkowałeś sam siebie. Prawda? Co takiego taka plakietka ma osiągnąć? Właśnie sam siebie osądziłeś, nie zapraszając na rozprawę Chrystusa. Gdy uważasz się za winnego, to uważasz się za kogoś, komu jest coś nieprzebaczone. Potępienie mówi, że twoje życie jest godne sądu, a wstyd mówi, ta wina jest nadal częścią tego, kim jestem. Każda z tych definicji jest sprzeczna z Ewangelią i ma w sobie ducha antychrysta. Czy Chrystus ma cię za winnego? Czy Chrystus cię potępia? Czy w jakikolwiek sposób Chrystus cię zawstydza? Nie, dlatego one nie mogą nigdy pochodzić od Boga. Jego królestwo jest czymś zupełnie innym. Dla tych, którzy są w Chrystusie, nie ma potępienia. Już nie żyjesz według ciała. Nie bazujesz na swoich uczynkach ani inteligencji. Nie identyfikujesz siebie samego przez ciało. Ten werset nie oznacza, że nie jestem potępiony, dopóki nie potępiam jakiegoś strasznego grzechu. Chodzi o to, aby nie żyć w oparciu o własne siły. Nie ma potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie. Nie ma jej dla tych, którzy żyją według Ducha, czyli dla tych, którzy żyją dzięki łasce, która wypływa z Syna Bożego. Którzy żyją w oparciu o prawdę. Życie według ciała to życie, w którym starasz się poradzić sobie w swoim życiu własnymi siłami. Prawda? Gdy czujesz się winny, mówisz o sobie, że nie przebaczono ci. Potępienie mówi, moje życie jest godne osądu. A poczucie wstydu mówi, ten grzech jest nadal częścią mojej tożsamości. Tak, Marta? Dajcie jej mikrofon. Mam nadzieję, że to jest odpowiednie miejsce, żeby zadać to pytanie. Pismo mówi, że to, czego ciało nie mogło dokonać, dokonał Bóg przez zesłanie swojego Syna. Zesłał Go w ciele i przez to potępił grzech w ciele. Czym jest ten grzech w ciele? Właśnie chciałem zacytować ten fragment. Bardzo fajnie, że przywołałaś ten fragment. Jeśli możecie, przeskoczcie szybko na 8 rozdział Listu do Rzymian. To jest to miejsce, z którego ona czyta. Wciąż cytuję fragment, który mówi o tym, że Bóg potępił grzech w ciele i dlatego grzech nie ma już nad nami władzy. Nie jesteśmy pod prawem, ale pod łaską. Czy to znaczy, że mamy grzeszyć, bo jesteśmy pod łaską, a nie pod prawem? Nie, jakże ci, którzy umarli dla grzechu, mają jeszcze w nim dłużej żyć. Umarliśmy dla świadomości grzechu, dla identyfikowania się z nim. Nie jesteś stworzony dla grzechu. Jesteś stworzony do sprawiedliwości i do Jego chwały. Nie identyfikuj się już z grzechami, które popełniłeś. Nie możesz już dłużej identyfikować się z naturą grzechu. Bóg przeklął grzech w ciele. Wziął nasz grzech, złożył go na Jego ciało, powieszone na drzewie. Wszystko, co jest zawieszone na drzewie lub na kiju, jest przeklęte. Czy on przeklął własnego syna, czy sprawił, że ten, który nie znał grzechu, stał się grzechem? Na drzewie wisiał jego syn, czy grzech? Sprawił, że on stał się grzechem. W ten sposób przeklął to, co zabijało nas. W ten sposób prawo ducha, które wypływa z Chrystusa, uwolniło nas od prawa grzechu i śmierci. Jest tak, jeżeli będziemy żyć według ducha. Łaska przepływa przez prawdę. Nie mamy już żyć według ciała. Nie mamy oceniać książki po okładce. Chodzi mi o to, by nie oceniać siebie ani innych w oparciu o ich przeszłość. Rozumiecie?
W liście do Koryntian jest napisane, że razem ze śmiercią jednej osoby umarli też wszyscy inni. Skoro żyjemy dlatego, ponieważ ktoś inny umarł, nie możemy już żyć sami dla siebie. Musimy żyć dla Niego. I właśnie z tego powodu nie możemy już oceniać żadnego człowieka według ciała. Dlaczego? Ponieważ patrzymy na każdą osobę przez pryzmat jej potencjału. Każda osoba dla Boga jest godna krwi Jego Syna. On już nie sądzi za grzech. On zabił grzech na krzyżu. To, co nas zabijało, zostało przeklęte. Dlatego możemy być teraz dziedzicami obietnicy złożonej Abrahamowi. Rozumiecie? Napisane jest, że gniew Boży został zaspokojony i ustał. Innymi słowy, kiedy Chrystus stał się grzechem, kiedy niewinny stał się winnym, Jego gniew został zaspokojony. Musicie zobaczyć w tym dobrą nowinę. Jezus nie umarł po to, aby udowodnić Ci, że jesteś grzesznikiem. On umarł po to, aby usunąć grzech i pokazać Ci, że jesteś Jego Synem. Przez całe nasze życie powtarzano nam, że Jezus musiał za nas umrzeć, ponieważ byliśmy grzesznikami. On musiał umrzeć, ponieważ zgrzeszyliśmy, jednak nie umarł dlatego, ponieważ jesteśmy grzesznikami. Umarł za nas, ponieważ jesteśmy Bożymi synami, którzy się zgubili. Dlaczego nikt tego nie głosi? Duch Święty któregoś razu musiał mi to powiedzieć w mojej sypialni, ponieważ czułem się potępiony, będąc świadomy mojego grzechu. Chciałem Mu oddać moje życie, ale nie potrafiłem żyć dla Niego. Wiedziałem, że mój kolejny upadek jest tylko kwestią czasu. Jednak w którymś momencie zdałem sobie sprawę. Chwileczkę, On nie umarł za mnie, ponieważ jestem tykającą bombą zegarową. On umarł za mnie, ponieważ ja nigdy nie byłem stworzony, aby żyć w grzechu. Nie urodziłem się po to, aby być grzesznikiem. Urodziłem się, aby być synem. On chciał przywrócić mnie do tej relacji, odkupić mnie. Zdałem sobie sprawę, że nikt nie płaci wielkiej ceny za coś, co nie jest tego warte. Skoro Jezus za mnie umarł, to oznacza, że muszę być dla Boga bardzo wartościowy. Mimo to pozwalamy, aby inne rzeczy oceniały nasze życie. Mierzymy sami siebie, naszymi przeszłymi uczynkami i ludzkimi opiniami na nasz temat. Problem tej wspaniałej młodej osoby, która rozmawiała dzisiaj ze mną przez telefon, polegał na tym, że pozwalała, aby świat wokół niej definiował to, kim ona jest. To jest wielka tragedia. Żyła pod presją tego świata, który mówi jej, że powinna się dostosować i robić co tylko może, aby była zaakceptowana. Na przykład chciała dostać lepszą pracę, aby ludzie lepiej o niej myśleli. Wyścig szczurów. To nic innego, tylko wyścig szczurów. Pewien pastor z zachodniej Virginii kiedyś bardzo mnie rozbawił. Powiedział mi, wiesz co sprawia, że wyścig szczurów jest do bani? Nawet jeśli go wygrasz, nadal jesteś szczurem. Nawet jeśli wydaje ci się, że wszystko idzie dobrze i po twojej myśli, radzisz sobie w życiu, nadal jesteś szczurem. Ja nie chcę ścigać się ze szczurami. Tak to już jest na tej szkole. Mam nadzieję, że jeszcze przyjdziesz. Bardzo mnie to rozbawiło, po czym pomyślałem sobie, wiecie co, on ma rację. Ja chcę być całkowicie przemieniony. Nie chcę mieć złych motywów w moim sercu. Nie chcę próbować dostać się na szczyt. Nie chcę być kimś znanym i popularnym. Nie mam wewnętrznej potrzeby, aby ludzie myśleli o mnie, że jestem kimś. Dla Boga jestem kimś. Jezus za mnie umarł. Bez względu na to, czy ty to dostrzeżesz, czy to rozumiesz, doceniasz, czy cię to buduje, czy nie, to nadal nie zmienia prawdy. A tą prawdą jest to, że On za mnie umarł. Ja chcę, żebyście mnie lubili. Chcę mieć możliwość okazywać wam miłość i otrzymywać ją z powrotem. Ale bez względu na to, czy to się wydarzy, czy doceniacie to, co przynoszę i czy w ogóle chcecie mieć coś wspólnego z Jezusem, to nie zmieni tego, że Jezus mnie kocha. Kiedy to zostanie w tobie objawione, nie będziesz w swoim życiu już doświadczał złych dni. Gra skończona w pozytywnym znaczeniu tego słowa. Naprawdę tak jest. Nie dajesz już złamać sobie swojego serca. Twoje serce łamie się ze względu na innych. Nie pozwalasz już sobie na bycie zranionym. Zamiast tego boli cię stan serca innych ludzi. Załapaliście to? Zamiast bycia ranionym przez ludzi, ty troszczysz się o ich stan. Taka postawa zmienia wszystko. Nastawienie, w którym wszystko kręci się wokół ciebie, jest zabójczą pułapką. Cała nasza przemiana polega na tym, że zaczyna nam zależeć tylko na Nim i na innych. Dostępujesz niesamowitego zaszczytu bycia jak On.
poprzez Ducha Bożego. Stajesz się uczestnikiem Jego miłości. Jedyny koszt, jaki poniesiesz, to to, co zyskałeś po upadku, czyli twój egoizm. Pozwól już temu człowiekowi umrzeć. Nie wzbudzaj go z martwych. Niech ten człowiek umrze. Modliłem się o to bardzo wiele razy. Przy tego nie robię, ponieważ ten człowiek we mnie umarł. Ale kiedyś modliłem się o to. Była moja deklaracja. Gdy się nią modliłem, coś we mnie się działo. Mówiłem: Ojcze, tak bardzo dziękuję Ci, że ten stary człowiek umarł. Jest pogrzebany bardzo głęboko i nigdy nie zmartwychwstanie. Stworzyłeś we mnie nowego człowieka. Następnie skakałem z radości po moim pokoju i wypowiadałem takie słowa jak: nigdy już więcej nie będzie kierował mną gniew. Stres nie ma miejsca w moim życiu. Właśnie i spory nie mają miejsca w moim życiu. Ojcze, nigdy już ciało nie będzie mną rządzić. Żadna z tych rzeczy nie jest częścią człowieka, jakim chcesz, żebym był. Stworzyłeś mnie do tego, abym był taki jak Ty. Tak brzmiały treści moich modlitw, będąc zbawiony dopiero od miesiąca. Modliłem się głośno, radykalnie, biegając wokół mojego łóżka i krzycząc. Byłem świadomy tego, jak wielka zmiana może mieć miejsce w moim życiu. Bardzo jej chciałem. Któregoś razu moja teściowa podjechała pod mój dom, aby oddać nam jakąś rzecz. Usłyszała mnie, jak krzyczy w swoim pokoju. Pomyślała, że dresie na moją żonę albo dzieci. Zaczęła się wycofywać, cichutko zamknęła drzwi i poszła do samochodu. Nie chciała żadnej konfrontacji, ani nie chciała znaleźć się w środku tornada. Tuż zanim weszła do samochodu, usłyszała, jak krzyczę: kocham Cię, Jezu, zmieniłeś moje życie na zawsze. Zaczęła się przysłuchiwać treści tego, co mówię. Dotknęło ją to i przytłoczyło w pozytywny sposób. Zdała sobie sprawę, że samochód Kim nie stoi przed domem. Wtedy doszło do niej, że jestem jedyną osobą w domu i wrzeszczę, dresie w modlitwie do Boga. Doszło do niej, że jej zięć traktuje to poważnie. On naprawdę nie udaje. Bez względu na to, czy ty wierzysz mi na słowo, ja już wiem, kim jestem. Dlatego w żaden sposób nie zagrażają mi wasze opinie. Żyję sam ze sobą i znam siebie. Czy widzicie, jak bardzo pełne mocy to jest? To jest cudowne. Thanks, man. You are amazing. Thanks. Niedługo pójdziemy na przerwę. Co bowiem było niemożliwe dla prawa, ponieważ ciało czyniło je bezsilnym. Prawo było nauczycielem, który miał wskazać ci na Chrystusa. Prawo pokazywało standard życia, do jakiego zostałeś powołany. Pokazywało poziom uczciwości, charakteru oraz rodzaju tożsamości, do jakiej zostałeś stworzony przez Ducha Bożego. Mimo tego, że człowiek upadł i został oddzielony od Boga, jego powołanie się nie zmieniło, jego przeznaczenie nadal było takie samo. Jednak będąc samemu w ciele, jest bezsilny, aby wykonać to powołanie. Bez Boga nie jesteś w stanie żyć tak jak On. To udowadnia, że chrześcijańskie życie jest odkupieniem mającym na celu wypełnienie prawa. Mimo że tak myślisz, nie musisz ciągle upadać. Ludzie myślą i wierzą, że są skazani na porażki. Skoro wierzą, że mogą upaść, to prędzej czy później to robią. Ludzie są przekonani, że cokolwiek by się nie działo, i tak będą grzeszyć. Niektórzy nawet mówili mi: Dan, my grzeszymy nawet, kiedy oddychamy. Odpowiadałem im: słuchajcie, musicie się na nowo narodzić. To jest życie w ogromnej świadomości grzechu. Grzeszymy nawet wtedy, kiedy oddychamy? Musisz narodzić się na nowo. Bardzo ograniczyliśmy tę Ewangelię w jej mocy. Zobaczcie, tu jest napisane, co bowiem było niemożliwe dla prawa. Osiągnięcie przez ciebie samego tego poziomu jest niemożliwe, ponieważ ciało czyniło je bezsilnym. Tego dokonał Bóg. On to zesłał Syna swego w ciele podobnym do ciała grzesznego. Przez Chrystusa Bóg wypełnił wszystko to, do czego człowiek był powołany od samego początku. Teraz ten sam Duch zamieszkał w nas i przywraca do życia nasze śmiertelne ciała. Daje nam mądrość. Jeżeli przeczytacie ten rozdział dalej, zobaczycie, że dzięki temu już nie żyjemy dłużej według ciała, ale według Ducha. Ja nie myślę o sobie, że ja nie jestem doskonały i zawsze coś będzie mi się przydarzać. My myślimy tak o sobie. Nasze umysły są tak przyzwyczajone do myślenia w tych kategoriach. Gdy zaczynasz mówić o sprawiedliwości, wszyscy ludzie zaczynają zadawać te same pytania. No ale jak to? Przecież zawsze będziemy grzeszyć.
Tak bardzo jesteśmy na to ukierunkowani. Gdy zaczniesz skupiać się na sprawiedliwości, nie będziesz myślał o grzechu. Będziesz w szoku, jak długo będziesz mógł żyć bez żadnego upadku. Nie będziesz również żył nawet w świadomości grzechu. Nie będziesz widział potrzeby, aby w sobie coś naprawiać, ponieważ wiesz, że jesteś sprawiedliwy przed Bogiem. Ludzie wariują, gdy słyszą coś takiego. Dla przeciętnego chrześcijańskiego ucha to brzmi jak herezja. Naprawdę bylibyście w szoku. Możesz żyć, ciesząc się Nim. Możesz budzić się jako Boży Syn i możesz żyć jak Boży Syn. Gdy będziesz budził się jako sprawiedliwy, będziesz rodził owoce sprawiedliwości. Twoje serce jest w zgodzie i w jedności z Nim. Gdy na chwilę z tego wyjdziesz, od razu to zobaczysz, ponieważ jesteś w świetle, tak samo jak On jest w świetle. Podziękujesz Mu wtedy za to, że żyjesz w światłości, za Jego Królestwo. Świętość to nie jest żadna niewola. Możesz świetnie się bawić w świadomości bycia Jego Synem. Rozumiecie? Take a break. Czas na przerwę. Take a break. Na ostatniej sesji między innymi mówiliśmy o byciu podatnym na wpływ tego świata. Jedynym sposobem na to, aby nie być podatnym na wpływ tego świata, jest posiadanie ugruntowanej tożsamości i patrzenie na siebie w taki sam sposób, jaki Bóg na nas patrzy. Patrzymy na siebie przez Jego doskonałą miłość. Jego miłość jest doskonała. To musi być miejsce, do którego zmierzamy. Aby kochać tym rodzajem miłości, musimy najpierw jej doświadczyć. Celem Ojca w niebie nie jest jedynie to, abyś Ty był przez Niego kochany. W Kościele jest kładzony teraz bardzo duży nacisk na przyjmowanie Bożej miłości. To jest wspaniałe i jak najbardziej jestem za tym. Jednak poza kochaniem Ciebie, Bóg również chce, aby ta miłość została w Tobie pomnożona i aby mogła zacząć przez Ciebie przepływać. On chce, abyś mógł zacząć reprezentować Jego miłość. Bóg chce nie tylko, abyś był kochany przez Niego, ale również, abyś stał się tą miłością. Takim, jakim On jest w niebie, my jesteśmy na tym świecie. W tym miłość staje się doskonała, że dwoje stają się jednym. Dokończone dzieło Chrystusa nie jest w pełni wywyższone i wypełnione w momencie, w którym człowiek wypowiada słowa modlitwy i jego imię zostaje zapisane w Księdze Życia. To brzmi dla nas jak bluźnierstwo. Jednak to nie był najwyższy cel Jego ofiary. Jego najwyższym celem jest to, aby ludzka natura przez Niego mogła znów stać się całkowitą, doskonałą miłością. Dzieło Chrystusa osiąga swój cel, kiedy człowiek naradza się na nowo, kiedy to, co stare, przemija i wszystkie rzeczy stają się nowe. To jest najwyższy cel ofiary Chrystusa. To odpłaca Bogu za tą wielką ofiarę. To jest chwała dziedzictwa Jego świętych. Chrystus, przelewając swoją krew, złożył na ziemi depozyt. Zapłatą za ten depozyt są ludzie, którzy upodabniają się do Niego samego. On był jednym ziarnem pogrzebanym w ziemi, który wydaje wiele owoców. Chrześcijanie, ciało Chrystusa. On jest pierwszym pośród wielu braci, a my jesteśmy przeznaczeni, aby stać się Mu podobni. To wszystko znajdziecie tutaj. Ja już to tutaj znalazłem. Rozumiecie? Zmartwychwstanie Chrystusa całkowicie osiąga swój cel w momencie, w którym człowiek nawraca się i przemienia się na obraz tego, kim miał być od początku świata. Tym właśnie jest bogactwo chwały Jego dziedzictwa wśród świętych, nadzieja Jego powołania. To było Jego celem, gdy płacił za Ciebie cenę. Rozumiecie? Bóg, odkupując Ciebie, miał w tym swój cel. Nie tylko chciał, abyś mógł pójść do nieba. Bóg miał wspaniały cel w zesłaniu swojego Syna. Chciał odzyskać pierwotną wartość twojego życia i twoje przeznaczenie. Na tym polega miłość. Miłość nie wyrzuca z domu, kiedy nie jesteś dobrym synem. Miłość nie wykopuje za drzwi, gdy nie zachowujesz się w taki sposób, w jaki powinieneś. Miłość potrafi spojrzeć daleko dalej i powiedzieć: Ojcze, wybacz im, ponieważ nie wiedzą, co czynią. Miłość potrafiła przyjąć cios, abyśmy my mogli powstać. Miłość jest niesamowita. Bóg jest niesamowity. Spójrzmy na list do Kolosan. Byliśmy już kiedyś w Kolosan. Rozdział 2, werset 3 i 4. Mówię o tym, by was nikt nie zwodził pozornym dowodzeniem. Gdy czytasz taki werset, przychodzą ci do głowy różne inne tematy, które można w związku z nim poruszyć. Gdy mówiłem o tym, że nie musisz żyć pod wpływem swojego otoczenia, rozmawialiśmy o tym, że tak naprawdę przyglądamy się upadłemu człowiekowi i dlatego mówimy, że tak to już jest. W związku z tym w przerwie ktoś spytał mnie, czy musimy zatem doświadczać miesiączki i przechodzić przez menopauzę. Takie rzeczy są dla nas normalne, ponieważ wszyscy ich doświadczają. Dlatego stają się
naukowe. Każdy musi przez to przejść. W ten sposób przygotowujesz już siebie i nastawiasz się, że będzie to twoim doświadczeniem. Co by było, gdyby w twoim cennym, wielkim, wspaniałym sercu Bożej kobiety powiedziałabyś do siebie, poczekajcie, tych rzeczy nie ma w moim rodowodzie, nie są one częścią tego, kim jestem. Mam nie nazywać żadnego człowieka moim ojcem. Moje geny sięgają czasów, zanim człowiek spróbował owocu drzewa. A ja nie wierzę, że przed upadkiem Bożym planem było to, aby Ewa przez to przechodziła. To nie jest coś, o co masz walczyć w modlitwie. Nie ma to być dla ciebie wysiłek. Po prostu musisz to dostrzec. To sprawia, że w to uwierzysz. Powiesz do siebie, poczekajcie. W żaden sposób nie jest to częścią mojego rodowodu. Nie muszę tego dziedziczyć. Nie będę przez to przechodzić. Jeżeli jesteś młodą dziewczyną i ta walka była dla ciebie co miesiąc twoją rzeczywistością, to może sprawić, że na początku może być ci trudno w to uwierzyć. Musisz zdać sobie sprawę, że nawet nie musisz się o to modlić. To po prostu nie jest częścią tego, kim naprawdę jesteś. Nie stworzyłeś mnie w ten sposób, Boże. To jest owocem przekleństwa grzechu, a ja przecież nigdy nie zjadłam z tego owocu. Mógłbym dać wam przykłady kilku kobiet, które znam. Nie czuły żadnego bólu podczas porodu. Było tak dlatego, ponieważ wierzą w to, o czym właśnie mówię. To jest wspaniałe, prawda? Każda z was, która już rodziła jedno dziecko, zdaje sobie sprawę, że byłoby wspaniale nie musieć znowu przez to przechodzić. Personally,